Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto, kostkę alpejską. Potrzebować będziemy 2 duże jajka, szklankę mąki, pół szklanki cukru, płaską łyżeczkę proszku do pieczenia, 1/3 szklanki oleju, 1/3 szklanki mleka, szklanka o pojemności 250 i szczyptę soli. Jajka z solą i cukrem ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą. Dolewam mleko. Dolewam olej. Dodaję proszek oraz mąkę i ciasto mieszam. Składniki ciasta muszą mieć jednolitą konsystencję. To świadczy, że są idealnie. Połączone i teraz ciasto wyłożę do formy. Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia, forma 22 cm. I ciasto będziemy piekli około 20 minut w 170 stopniach. Pieczemy na złoty kolor. I ciasto wędruje do piekarnika. Ciasto mamy w piekarniku, teraz przygotujemy krem. Potrzebować będziemy 20 deko masła i 1 szklankę masy krówkowej. Masło ucieram do białości i dodaję po łyżce masy krówkowej i ucieram na puszysty krem. Ciasto mam pięknie wypieczone, krem utarty, puszysty. I teraz przygotujemy śmietanę. Tutaj mam 5 deko bezów. Przepis znajduje się na moim kanale, na który serdecznie zapraszam. Tutaj mam 400 ml śmietanki 30%, 3 łyżki cukru i 3 łyżeczki żelatyny. Żelatynę zalewam paroma łyżkami wrzącej wody i mieszam do całkowitego rozpuszczenia. Żelatyna musi być płynna. Śmietanę z cukrem ubijam na sztywno. I dolejemy płynną, ostudzoną żelatynę. Ona musi być ostudzona, ale płynna. Mieszam do całkowitego rozpuszczenia, a bezy pokruszę. Śmietanę już mam ubitą, żelatynę rozpuszczoną płynną i dolewam cienkim strumieniem żelatynę do śmietany i całość mieszam. Tak. I już mamy przygotowane. Jeszcze sobie zbiorę brzegi. Teraz będziemy łączyć ciasto. Część bezów dokładam do masy i mieszam z kremem, z masą. I wykładam na ciasto. Wyrównuję. I
Na ten krem wyłożę śmietanę i wierzch posypię pozostałym bezem, który zostawiłam. Tak, mamy to przygotowane i teraz wykładamy śmietanę. Jeszcze przemieszałam tą śmietanę i tą śmietanę też wykładamy tak nierównomiernie, aby ta nasza kostka alpejska była taka troszkę nierówna. I tak mamy przygotowane. I teraz wierzch, tak jak wspominałam, kruszę bezy, posypuję. I okruszę kakao. I mamy ciasto, kostkę alpejską gotową. Dajemy do lodówki na 2 godziny. Tak wygląda nasze ciasto. Jeszcze możemy troszeczkę wyrównać. I teraz okruszam całość kakao. I ciasto wędruje do lodówki. Ciasto, kostka alpejska. I tak oto wygląda ciasto, kostka alpejska. Ukroimy kawałeczek. I tak wygląda w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto, kostka alpejska.